Siemanko, z tej strony Simi, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga Simulator 23 na moim kanale. Odcinek nagrywany zaraz po poprzednim, czyli 2 sierpnia 2024 roku około godziny 15:30. I przejechałem sobie tu jednak rozsiewaczem, jak widzieliście na początku. No, aczkolwiek tu standardowo pracownik zrobił omiaka. Więc trzeba go cały czas pilnować, nie? Masakra. No ale tak jak mówiłem ostatnio, już ten header będę chciał wymienić. Przetestuję sobie najpierw inny. Tu jest taki wąski pasek, nawet nie niewidoczny za bardzo. Ale po prostu ten pracownik tak sobie tu jeździ pomiędzy przejazdami robiłem jak nie. Także słabo. Dobra, podjechałem sobie tu rozsiewaczem i zrobimy to tak, będzie to chyba najtańszy sposób, żeby w ten sposób, no bo tam jest 15 metrów, tak, szerokości. W poprzednim odcinku generalnie mogliście zobaczyć, co tu się stanęło. To są takie omijaki właśnie. Tam jeszcze jakiś mały został. Ponieważ kupiłem sobie ostatnio obóz asynizacyjny, który tu właśnie po prawej stronie stoi. No i się z nim użeram. Myślałem, że pole jest w miarę równe, ale jednak nic bardziej mylnego. To jest fajne powiedzenie. Ten tamtej do końca dobra. OK. Zatem proszę Państwa, zbieramy sobie soję. Kontynuujemy prace polowe w sierpniu, jak widać. No i się trochę wkurzałem ostatnio tego pracownika od właśnie rozdawania gniojówki. Najgorzej, że on robi takie omijaki. Nie nawozi w tym miejscu, a zużywa gniojówkę, nie? To jest słabe, no i tu generalnie nie da się nic za bardzo na to poradzić. Nic z tym zrobić, no bo omija i już, nie? Można spróbować w innym kierunku ewentualnie. Nawoź. W innym kierunku można spróbować to na wieś przejechać, no ale też nie zawsze się to udaje, jak właśnie można było zobaczyć ostatnio. Także też będę się tutaj wkurzał na to nawożenie i na tych pracowników, no i na niektórych polach się tego nie da zrobić, nie? Także słabo. Proszę Państwa. Oj, cofanie zapuszczonym, najgorzej. Dobra, zatem siejemy sobie soję na tym nowo zakupionym niedawno polu, numer 7, w odcinku ze sprzedażą soi. No dwa odcinki temu chyba takim kupiłem to pole. I odkwaściłem również, dobra, tę bawełnę też trzeba będzie tam sobie. Trzeba tego cały czas kontrolować. Jest jeszcze ok w miarę. I jednego trzeba kontrolować i drugiego. No i tak jak mówię, to są pewnie ostatnie zbiory soi. Znaczy soi ogólnie, zbiory w sierpniu, teraz głównie rzepaku, ale tu mam nowe pole ze soją. Tym headerem. Właśnie dedykowanym do case'a. Będę chciał sobie przetestować inny. Także tutaj te omijaki sobie będziemy poprawiać rozsiewaczem. Myślałem już o borniku ewentualnie, ale tam jest 12 metrów. Tutaj przy gniówce jest 15, więc też słabo by to wyglądało. Oj, się zdała ta przyczepa, mało w nią nie walnąłem. Dobra, o jaki tu jest, taka to jest górka. Dobra, John Deere odpiłem od siewnika, aczkolwiek tu nie ma nawet... obciążnika z przodu w tej kubocie, także podobnie sobie rozsiewacz. John Deere wraca do siewnika. Proszę Państwa. No i zasiejemy tam w takim razie soję również po bawełnie. Bawełna będzie tutaj. No tam będzie soja już innym headerem. Mam nadzieję, że nie będzie problemu, żeby ją tam zebrać. Zobaczymy. Się okaże. Dobra. Trochę już też na obsianie tych dwóch pól, trójki i... Okej, nawieziono elegancko. Trójki i piątki. Tych nasion zużyliśmy. Muszę tam
rozlewanie gniówki skoczyć, bo pewnie tutaj właśnie robi coś takiego, czego bym nie chciał w tym momencie. Także go zwolnimy na chwilkę. Tutaj niech sobie poczeka. Dobrze by było też mieć ze dwa albo trzy takie władze synizacyjne, generalnie kilka. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry sposób. Ale pomyślałem właśnie o tym jeszcze na Amberstone, że... Okej, trochę się przyblokowali chłopaki, ale... Ale dali radę. No ten silnik będzie generalnie doganiał. Ten silnik będzie generalnie doganiał. Albo przód podskakuje. Ten kultywator, a kultywator to siedzi wolniej. A teraz z górki kolor 15 na godzinę. Nie wiem, czy to jest jego maksymalna prędkość robacza, czy nie. 15, tak. Aczkolwiek 10 koni na godzinę ma mniej. Także pod górkę na tym polu myślę, że również będzie problem. W drugą stronę gdzieś tam będzie jednak wolniej jechał, nie? Dobra, w takim razie tutaj też widzę omijaki. Zostają między przejazdami. Jakieś takie symboliczne póki co, ale wolę już teraz sobie troszeczkę się jednak przesunąć w prawo tego pracownika, żeby... No są nierówności, pochyłości. Więc różnie ten kombajn zbiera. Także wolę go tu jednak przestawić. Dobra, już jesteśmy za połową. No i dobra, tu sobie podepniemy w takim razie rozsiewacz. No i poczekamy sobie tam na odbieranie i zrobię wam cięcie, żeby właśnie zanudzać, bo generalnie chciałbym sobie tutaj streścić w tym odcinku właśnie co się tam blokują na końcu. Ale mam nadzieję, że jakoś dadzą radę. No za chwilę tak się w nich trzeba będzie zwolnić na chwilę. Dadzą radę czy nie dadzą rady? No troszeczkę jednak ten siewnik jest też szybszy niż kultywator. To jest dosyć długie pole. Także na razie go sobie tutaj zostawimy. Niech stoi. Także tu niech śmigają, trzeba będzie cały czas kontrolować. I tego od koszenia z kombajnu i no kultywator też pewnie. Chociaż myślę, że nie będzie robił aż tak odmiaków między przejazdami. Tutaj jest jednak w miarę trochę zapasu. Tej gniówki jeszcze zostało 12 tysięcy litrów, no i tu mam 18. Bodajże. Także około 30. No tu już jesteśmy za połową. Także tam hektar, półtora, też coś koło tego. Coś pomiędzy zostało, no ale być może zabraknie, więc trzeba będzie tam dokończyć też rozsiewaczem. No cóż, nie dokończyłem mówić, że fajnie było właśnie pewnie mieć ze dwa albo trzy wodze sinizacyjne, żeby po prostu magazynować sobie tej gniówki więcej, bo raczej innego sposobu na to nie ma. No i rzadziej po prostu nawozić, nie? No ale jak widać na niektórych polach, na tym największym, które mam, które teraz, na którym się teraz pracujemy, nie można tej gniówki rozlewać. No już więcej tego raczej robił nie będę, no bo widać jak to tam wygląda, nie? Dobra, na czwórce w takim razie puszczamy ten zestawik, będziemy tam sieć soję. Również no i w takim razie wycięcie. Ja sobie tu dalej działam z pracownikami. Aczkolwiek nie można ich spuścić z oczu, z oka. Nawet na chwilę. Dobra. Puścimy też tego. Ten to też dojeżdża, więc go za chwilę zatrudnimy. No i tym też kombajnem tam podjedziemy już bliżej tego pola, na którym teraz pracujemy. Tam będzie zbierana bawełna następnym razem. Także widzimy się na chwilę. Dobra, w takim razie tutaj już przedstawię biało, więc go zatrudniamy do siewu soi. No ten tu się męczy, widać. 6 na godzinę jedzie pod górę, nie? Także generalnie nie za dużo. Lepiej jednak John Deere z tym sprzętem się... No to nawet 11, nie? 12. Ciężko ma jednak. Tutaj kolejny omijaczek standardowo. Dobra, tu generalnie kombajn ma pewnie jeszcze do 2,5 przejazdu. Jest prawie pełen, także podzielimy sobie go, opróżnimy. Jeśli chodzi o nawożenie, to jest póki co ok, więc może się pospieszyłem, mówiąc, że nie będę już więcej na tym polu puszczał gniówki, bo być może tylko na dolnej części tego pola jest problem, a to jestem, że my, żeby to nie zwolnić tego pracownika, bo nie przyblokować, bo też może on jaka zrobić, nie?
Dobra, jeśli chodzi o gniewku, też trzeba mi za chwilę. Mogę tutaj dzwonić. No dobra, to jeszcze w to mi z powrotem będzie, spoko. No to też ma ciężko. Jeszcze z siewaczem. Podpiłem pod górę, trzy przyczepy. Sporo. Sporo. Tutaj raczej jeszcze na jeden przejazd tego wszystkiego nie weźmie, ten kombajn. No dawaj, gazu, gazu. Wiem, że łatwo się mówi. Także być może tylko na dolnej części tamtej mapy właśnie jest taki problem z tymi omijakami podczas nawożenia gniówką. A tu na górze już tego nie będzie. No nie wiem, zobaczymy. No tak siak, jednak trzeba będzie przetestować też inne pola, nie? Tej gniówki będzie sporo. Trzeba mieć gdzie ją rozlewać. No a zmarnować tutaj, no to też nie o to chodzi, nie? Też to nie o to chodzi, żeby zmarnować. Dobra, niech się wysypie. Tutaj też się soja sieje. No i tutaj jesteśmy przed połową. A tu już niecała połowa została tej bawełny nasion. Także niedługo trzeba będzie, tu już podjechałem sobie też kombajnem, niedługo trzeba będzie go napełnić. Chyba w którymś potem to ogarniemy. No dokładnie, zostaje z 10 metrów może. 90, coś koło tego. Prawdopodobnie także kombajn tego na raz nie weźmie, no ale... Cena od gniewki myślę, że w tym z powrotem i będzie ogarnięte. Tutaj poprawię kolejny mijaczek, jeśli chodzi o zachwaszczenie. Tam było właśnie ominięte przez kombajn. No i tam też na dole jest jakaś kropeczka o mijaczek. Coś tu się chłopaki znowu blokują. No trzeba będzie się mnie za chwilę zwolnić, no bo jest jednak wydajniejszy. Szczególnie, że ten basen sobie niezbyt radzi z tym kultywatorem, szczególnie to pod górę, nie? Czasem tam będzie te 12-13, z górki nawet 15 to maksymalnie, ale różnicę robi też skrzynia bardzo. Więc pod górę no czasem się męczy, to jedzie te 7 właśnie na godzinę, jak wam pokazywałem. Także nie za dużo, nie za dużo. Dobra, także kombajn jeszcze w tą i z powrotem i to akurat się dojedzie i opróżni. No i wysypiemy i potem już lecimy na kolejne pole. Czyli w sumie nie wiem, czy koło farmy 1-2? Może być. No i potem 8-9 jeszcze. Potem jeszcze 8-9. Tam będzie raczej wszędzie chyba soja, nie? Chyba tak. Dobra, tak na razie sobie zwolnimy. Ale też niedługo już trzeba by go napełnić nasionami. Dobra, także robię cięcie. No i idziemy się za chwilę. Tu niech sobie pracownicy działają. Całkiem sporo ich tu jeździ, nie? Trzech, nawet czterech. Czy pięciu, jak tam zatrudniam i gniewkę i siewnik. No. Całkiem sporo. Dobra, kończymy już tu zbiór soi. Na tym polu numer 7. No i opróżniamy i ups, lecimy na kolejne pola koło farmy tym razem. No wysypuj się za daleko. Podjechałem, ok. Ten tu śmiga, tego też możemy tu zatrudnić. No i tego tu na dwa przejazdy ostatnie. Spoko. Także 1, 2, 8 i 9. Jeszcze mi zostało z rzepakiem do zbioru. No a teraz sobie siejemy soję, no i tutaj bawełnę. Na siódemce. Także lecimy. Tutaj koło farmy, tym razem reklama Farming Kids. Ostatnio było FS25, także zmieniają się te reklamy. Co chwilę nowe tutaj. Co chwilę nowe tutaj. Wieszają.
Ciekawe, ciekawy sposób na reklamę. Dobra, tutaj lecimy dalej z rzepakiem. Trzeba poprzecznika zrobić i wtedy już kombajn nie będzie zostawiało mijaka, ale siewnikowi chyba nie potrzeba. Siewnik można tak samo jak puścić jak teraz, tu jedzie kombajn od początku tego przejazdu i on tu w miarę daje radę dojeżdżać. Dobra, tu wysypujemy i potem ładujemy rzepak, chyba nawet sobie z silosu załaduję rzepak, dosypiemy potem do pełna i... A, tylko w sumie nie wiem, czy siewacz to będzie jeszcze potrzebny na tym polu, chyba niekoniecznie, także tylko na początku były problemy. Tym właśnie, a jak to wygląda, jeśli chodzi o gniówkę? Właśnie, bo prawdopodobnie już się skończyła. No właśnie, skończyła się w oborze i tu z tego tutaj zbiornika, co ma przy sobie już zużywa resztę. No dobra, także zobaczymy. Ten tutaj jest w połowie dopiero. No, troszeczkę siewnik zostanie w tyle jednak. Przez to, że to musi po jednym i po drugim kombajnie siać. Chociaż no teraz po tym kombajnie sieją inne siewniki. Ale tamten John Deere też chwilę stał, także... Dlatego tak to wygląda. No i dobra, pół beczki zostało. Także to podjeżdżamy, wysypujemy. No i rozsiewacz też już raczej potrzebny nie będzie. Aczkolwiek na tych zasianych polach trzeba też będzie tutaj ogarnąć, przynajmniej nie na siódemce, gdzie jest właśnie, o, tu jest mijaczek jakiś taki mały, wyszedł niefajnie, przynajmniej właśnie tutaj, gdzie nie było nawożone i kultywowane, to trzeba będzie właśnie to odchwaścić i nawieść dwukrotnie, także za chwilę się przepinamy, no i ten zestawik myślę, że już na kormik za chwilę podepnie, bo jednak jest dużo mocniejszy. Zobaczymy też tu, ile soi udało się zabrać z tego pola, 2,6 hektara prawie. No szacuję na 24-25 tysięcy, coś koło tego. 9 razy tam 2,5, 2,6 około. Także 9,9 tam połówka to jest 4,5, no 5, 24-25 tysięcy. Coś pomiędzy myślę. Z tego pola soi się udało zebrać. Uwaga, chwila prawdy. No 24 163. Dokładnie. Zbiornik jest pusty, a no właśnie. Spoko, w sumie, że ledwo zaczął ten przejazd. No aczkolwiek jeszcze jest chyba przed połową, nie? A no właśnie. Także braknie mu nawet na dwa przejazdy. Dwa zbiorniki, chciałem powiedzieć. Damy radę. Ten niech tu śmiga, no i tym też wracamy. Ok, tego mijaka małego się udało poprawić. Dobra, gnióweczkę, ten wóz stabilizacyjny sobie zostawimy tutaj gdzieś koło obory. Ups, może być w sumie tam za tym budynkiem. Dobra, musimy tędy przejechać, bo przez środek się nie uda, bo tam są maszyny. Tutaj może jakoś sobie cofniemy. W rogu odczepimy i nie będzie przeszkadzał, mam nadzieję. Przynajmniej się nie pomylę z podczepieniem, nie? Z tym, z której strony podjechać. Ostatnio parę shortów zrobiłem w weekend, w wolnej chwili. Jeszcze z tamtej serii Amber Stone. Właśnie, sporo takich zapisanych momentów właśnie, z których chciałbym zrobić shorta, ale jakoś nie było do tej pory czasu na to. Także właśnie ostatnio, jak nie było w sobotę bodajże, czy w niedzielę, jak nie ma odcinka, to właśnie postanowiłem te parę shortów zrobić. Dobra. W takim razie wsypujemy rzepak, no i tu po wyprawieniu tego pola leci już tam McCormick elegancko. Przedtem się nie będzie w tyle jednak. Troszeczkę on będzie w tyle. Tego napełniamy i wracamy tam na pole. Kubotę myślę, że na razie rozsiewacz sobie odczepimy, podepniemy
opryskiwacz. I tu pośmigamy na tych wszystkich polach. No, bo akurat nie chciałem. Tylko nasiona, ale już niech będzie. Że te prawie 600 dolarów sobie zapłaciłem za nawóz bodajże, tak? I 650 dolarów za nasiona. Także spoko, ale ten przód podnosi. Dobra. Ten wraca. Jest to pole tutaj. W to miejsce, mniej więcej. No i tam na końcu beczkę myślę, że sobie jednak łączę, uzupełnię nasion. No chyba, że będzie czas akurat. Zaatakować też by go pasowało, nie? Tam 14%, 10 paliwa malutko. Dobra, w takim razie. W takim razie, żeby już tam nie skręcać. Oj, nie to akurat. Albo dobra, podejdziemy sobie tak. Podejdziemy sobie tak. Także tu z kombajnu po prostu odbierzemy resztę tego rzepaku i dowieziemy do oliarni. Jakby to zrobić teraz? O, teraz się odpiero na raz wszystkie. Okej. Okay. W sumie się tego nie spodziewałem, ale okej. Okay. Nawet to ułatwiło mi troszeczkę robotę. Dobra, także tu podpinamy opryskiwacz, no i tu ogarniemy sobie te pole już obsiane. No i tak samo tam to z bawełną. Nawozić już rozsiewaczem go drugi raz nie wyjdzie trzeba, ale odchwaścić od chwastów, jako że nie było orane, trzeba będzie. Także działamy, fajna jest ta kubatka. Elegancka. Gdzież ja to skończyłem? Chyba gdzieś tutaj, nie? Chyba gdzieś tutaj. No, powiedzmy. Troszkę do lewej można było jeszcze, ale okej. Dobra, to podpiniam ten zestawik. No i podejdziemy za chwilkę pod kombajn. Tutaj standardowo pracownik musi pokazać, co potrafi. Ale to są, tak jak mówiłem, pewnie ostatnie żniwa tym headerem, także wam właśnie chciałem tutaj streścić te całe żniwa i pokazać, do czego ten pracownik tutaj tym zestawem jest zdolny. No tam też oczywiście omijaczki, ale to już się nie będę przejmował. Także tak to jest. Dobra, tutaj włączymy sobie na chwilę uzupełnienie nasion, ponieważ tutaj już po bawełnie siew soi pracownik tym zestawem kończy. No a tam, żeby właśnie ten drugi zestawik wystarczył na obsianie bawełny na siódemce, no to sobie na chwilkę włączymy właśnie na moment przejazdu właśnie tego zestawu na kolejne pole tutaj numer 1, który już kombajn też zakończył zbiór na jedynce, także puściłem po na kolejnej dwójce. No też jest nasion troszeczkę, nie? Pasowałoby je też napełnić. No ten tu masę się męczy, no ale z tamtym siewnikiem by się, z którym John jeździ, się by dużo bardziej męczył, więc jednak tak to niestety musi na razie zostać. No ale przydałoby się właśnie więcej ciągników, czy takich właśnie mocnych po 300 koni, czy właśnie około 200-250. No tych właśnie czy kosiarek, czy kultywatora, jakiś taki mocniejszy niż te Maseje, czy Kuboty, czy do czego jeszcze? No do kosiarek, do kultywatora, do tego siewnika, czy do wodza sanitacyjnego, nie? Teraz to się staramy robić tym makolmikiem, no ale nie zawsze jednak on jest dostępny. Dobra, dopełniliśmy sobie ten zestawik, także jedzie on teraz sobie na olejarnię, na prawy górny róg. Z trzema przyczepami, w drodze prawotnej weźmiemy sobie pelety. Ten już też skończył. Ach, co ja tak kicham. Dzięki, jeśli ktoś na zdrowie mówi. Ostatnio też kichnąłem. W tym odcinku czy poprzednim? Nie pamiętam już.
Dobra, zakończył pracę chyba John Deere, także też go za chwilę. Za chwilę go puścimy tam na kolejnym polu numer 2 bodajże. W sumie to półeczka zostaje, więc nie muszę tak na styk go tutaj zatrudniać. Dobra, niech śmiga. Tutaj sobie może napełnimy jednak te nasiona jeszcze, nie? Bo jak tu tyle pól jeszcze ma być obsianych. No i ta ósemka duża, nie? I dziewiątka jeszcze. No i teraz 1-2. No to jednak tych nasion troszeczkę pójdzie. Sporo idzie do obsiania właśnie soi. Więcej niż do rzepaku, nie? To jest ciekawe. Ziarna dokładnie. To nie chciałem akurat przerwać. $500, no i tutaj też prawie. Prawie 600. Także ponad 1000. Zapłaciłem już za te nasiona, które zużyłem. Ups. Za wcześnie. No i to wydaje mi się, że już poprzednio każdego robić nie muszę. Już tego od tego roku i powinno być spoko. Że nie będzie dużo tych umiaków, mam nadzieję. Także tego już zatrudniam. Jeszcze sobie tu wyłączymy. Być może tam jeszcze pod koniec tego siania bawełny sobie na chwilę włączymy, jakby tam zabrakło. Żeby już nie jeździć z powrotem na tą końcóweczkę. No i tu 13 godzin troszeczkę jednak ma ciężko, nie? Proszę bardzo, limit pracowników. Nieźle. 1, 2, 3, 4, 5. No i 6. Tamten dojeżdżający do oliarni. Faktycznie. No. Nieźle. Ten to chyba drugi przejazd koń robi, tak? To jest spoko, no niestety na jedynce czy na dwójce też już się jakieś tam umiaki pojawiają po kombajnie, niestety. I co ja mam? Tylko ten kombajn do bawełny. Nie zatrudniony przez pracownika. I limit pracowników już nieźle. 9% paliwa, nie za dużo. Ja tu dopiero mówiłem, że właśnie jest potrzeba więcej ciągników, nie? Ale też bym ich za bardzo nie mógł zatrudnić teraz. Mieścimy się tam jakoś, mam nadzieję. Dobra, teraz tu jeszcze chciałbym zobaczyć, jak to tu wygląda, jeśli chodzi o... no jest prawie pełno jednego i drugiego. Także włączę przerabianie rzepaku, który za chwilę wysypiemy. No i bym chciał raczej opróżnić sobie oba, nie? Jednak. A przerabia się tyle samo, tak? 4800 razy 2. Dobra, 4 i teraz sobie zmienimy tak. I weźmiemy jeszcze te 4. Taki Volkswagen był, te 4. No i dobra. Na razie chyba tak to zrobimy. No aczkolwiek tak czy siak trzeba będzie tu jeszcze za niedługo przyjechać raz jeszcze. Trzeba to będzie przyjechać raz jeszcze. No dobra, w sumie czy tak zostawimy to. Nie ma za bardzo znaczenia. Bo tak gdzieś jak słonecznika na razie nie mamy. A jak zabiorę ten cały olej, co się przerobił, no to ten cały słonecznik, który tu jest, po przerobieniu się zmieści. Ten olej właśnie ze słonecznika przerobionego. Cały. Jakby opróżnił to, co teraz jest, nie? To teraz tam jest 19 tysięcy, jak się przerobi, będzie tam 9. I pół, coś koło tego. Dobra, w takim razie tu mamy pełno, więc lecimy z tym, puszczamy pracownika na farmę. No i ponownie jest limit. Ponownie jest limit. Tutaj ponownie jest omijaczek. 30 metra wybiła. Chciałbym wam tu jeszcze właśnie troszeczkę pokazać, streścić.
tutaj chyba czwarty przejazd robi, tak, na piątce. Ten opryskiwacz raczej tak. No i tam z tej strony jakiś sumie jak nie? Masakra. Cały czas trzeba tego pracownika pilnować. Także robię cię dzisiaj i widzimy się za chwilę. Pokażę wam, na co on tu jeszcze. Do czego jest zdolny. Trzeci przejazd kończy, tak? Teraz zawraca na czwarty. Na styk tu się przy tym płocie wyrobił. Czwarty, no i zostaje półweczka. 4,5 przejazdu. No czyli tam około 110 metrów. Ale ładnie to wyglądało teraz, jak ten pracownik przejął. Na prosto, ten samochód się akurat zatrzymał. Fajnie to wyglądało. A mijaki tu poprawiam po pracowniku. I taka to robota, proszę Państwa. No i tu półweczka zostanie cała. Także 4 i... No i pół około. Tutaj tak to wygląda, kombajn ma 80%. Ten tu dojechał do końca. Nie zostawił miaka, także fajnie. Tutaj akurat już wiem, na co mogą sobie pozwolić, nie? Na co ich stać. No a tu kultywator też już zawraca na ostatni przejazd. Także spoko. Będzie można go przepiąć do siwnika ewentualnie. Dobra, opróżniamy te łypsy, palety, jeszcze jedna. Nie zdążyłem kliknąć. No i wracamy do opróżniania kombajnu. Ok. I elegancko. A akurat sobie odbierzemy, bo już dawał znać, że ma ponad 8%. Ile to ma? 10,5 tysiąca litrów zbiornik? O matko. Nie, no tak to nie robiłem brzydko. Jeszcze na drugą, panie. Dobra, pierwsza pełna. Tu już nie zdążę cofnąć, ale ten też skończył. No, z tym silnikiem też się męczy czasami. Troszeczkę ten też skończył elegancko. To ostatni przejazd, ale jeszcze trzeba tego omijaka prawić. No i lecimy na kolejne pole. Także masakra z tymi omijakami. Dobra, lecimy na kolejne pole. Tym razem numer 8, tak? Tym razem numer 8. No i dziewiątka nam jeszcze dostaje. Także tak to wygląda. No i tu i to się dopiero będzie działo, nie? Z omijakami. Trzeba będzie zwracać na niego uwagę cały czas. Tutaj już jest odchłaszczona trójka i piątka, jeszcze siódemka, za chwilę tam też kombajn siewnik kończy. I puściłem już tutaj pracownika, żeby... A, tu wraca ten z kultywatorem. Tylko stamtąd wysłałem i nie wiedziałem, co na dnie idzie. Straciłem go zaczął trochę. Do napełnienia. Tutaj jadę teraz właśnie. Także to jest największe moje pole teraz, więc sobie napełnimy ten opryskiwacz, żeby nie zabrakło. No i od góry tylko puścimy, bo tam na dole jest troszeczkę jednak więcej miejsca, żeby od góry go puścimy, na dole jest więcej miejsca, żeby tam półbeczką sobie ostatni przejazd zrobił. Także tyle tutaj tego środka chwastowiczego zużyłem do nawiezienia trójki, piątki, ale też chyba ponad 2,5 tysiąca ładnie, ale też chyba siódemki ostatnio, nie? Chyba też ostatnio siódemki właśnie po kupieniu. To też właśnie tam odchwaszczałem i nie napełniałem tego opryskiwacza później. Także tyle tego zużyłem. Ok, tu elegancko. Ostatni przejazd siejemy. Całkiem fajnie. No to tu nie mogę akurat narzekać. Ani na kultywator, ani na siewnik. I kończymy to pole elegancko. Tutaj sobie odczepię. Ten kultywator akurat teraz w tym miejscu. W sumie to może być siewnik, nie? To może być siewnik, kultywator wczepimy tu. A tamten siewnikiem ciągnik zostanie. I tego maseja od kultywatora przepniemy do rozsiewacza, nie? Też tu trzeba te zmieścić tam, jakoś zmieścić się elegancko. Trzeba to będzie wystawał, ale to już trudno. 5, 5 i 6 metrowy siewnik tu. Mają ciasno troszeczkę.
Także te pola, które już są odchwaszczone, można teraz jeszcze raz nawieść. Czyli właśnie trójka i piątka między innymi. Siódemka już nie będzie wymagała. Także spoko. Ten już tu śmiga na tych pochyłościach całkiem sporych. No i tutaj też silnik dokończył, także też go za chwilę napełnimy. Zjedziemy na farmę. No i w sumie Kubota może śmigać aktualnie. Ona z tych tutaj nam się starczyło, ale też dzięki temu, że na chwilę włączyłem jednak kupowanie, nie? Bo tak by nie zabrakło. Dwa zbiorniki na siebie byłyby tu jednak za małe. Ok, elegancko jest wybrane na farmie. Niedaleko jednak. Jakby nie było. Ten punkcik także. Także spoko. Także zatrudniamy tego. No i tu było. Ile przejazdów? 5,5? Chyba coś takiego. Także też nawet nie muszę aż tak na styk tego rozsiewacza poszedł, bo i tak tam. Opryskiwacza. Bo i tak tam będzie półeczka na końcu. No i tego już nie trzeba będzie nawozić drugi raz. Już jest nawieziony. No i ta trójka, piątka. Już lecimy. No i czwórka również. Czwórka również będzie do odchwaszczenia i nawiezienia. Także napełniamy tego. No i się z nami sobie napełnimy. Nawozu tu jednak za dużo nie zużyliśmy. No i cofniemy sobie tutaj koło instrybutora. Uwaga, żeby go nie przyhaczyć. No i to nawet jakbym chciał odpiąć, to myślę, że się zmieści. Jakoś tam w miarę na styk. Bo to się rozkłada wtedy. Ale na razie nie mam takiej potrzeby, także siadam i działam z rozsiewaniem. 37 minuta wybiła. Właśnie chciałem też powiedzieć, że trzeba kombajn skontrolować. No i jak widać jednak dobrze myślałem, bo już tu zdążył omijaka zrobić w międzyczasie. Także tak to jest. Chciałbym wam właśnie streścić zbiory w tym miesiącu i właśnie w tym odcinku i pokazać wszelkie te takie niedogodności, które właśnie będę chciał tutaj, które będę chciał uniknąć. Wymieniając header na inny, większy, wydajniejszy. Ok, rozsiewacz śmiga tym razem. Zrobiłem trójkę samemu. Tym razem go kupiłem na piątkę, czyli tu są chyba trzy przejazdy. Kombajn śmiga, opryskiwacz śmiga na siódemce. Jest dokładnie w połowie. Czyli chyba trzeci przejazd, tak to jest. Chyba tak. Będzie tam 5,5. No i siewnik również już skończył jedynkę, także puszczamy go na dwójce. Kombajn też tam wzywa. Także podjedziemy go za chwilę i opróżnimy. No kawałeczek jest, bo zestaw to tam chyba za mną, tak? Po drugiej stronie pola. Przede mną, chciałem powiedzieć. Na prosto. Jest. Także lecimy. Tutaj standardowo kolejny omijaczek między przejazdami kombajnu. Nie zdążyłem w ogóle na odbiór teraz. Ciekawy jestem, czy jeszcze tu jeden przejazd da radę ogarnąć na zbiorniku i dopiero poczekam, aż właśnie w ten sposób będzie jechał, jak teraz ja. Po zrobieniu tego całego przejazdu, żebym go mógł odebrać. Także zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, piątka tam została, jeszcze połóweczka. Siódemka też tam za 2 czy 3 przejazdy, 2,5. No a tutaj właśnie też były takie też omijaczki i rozsiewaczem i opryskiwaczem. Także no widzicie, tym kombajnem no tutaj trzeba go cały czas, tym headerem, trzeba go tu cały czas pilnować. O, sobie taka półeczka, bo tam też pierwszy przejazd był taki nie na styk, tylko tam też z małym zapasem, także no to takie 2,5, niecałe 3 przejazdy 42-metrowe wychodzą, także no tu jest właśnie koło 100-110 metrów. Tam były 4,5 przejazdu 24-metrowym opryskiwaczem, także tyle to pole ma mniej więcej szerokości. Dobra, także zobaczymy, czy to do końca i zawróci i podjadę, czy wcześniej. Także działam tu dalej z nim. Widzę, że nie dojedzie, także podjedziemy tutaj. Go opróżnimy. A tutaj 5,5 przejazdu, tak jak mówiłem. Zaczęliśmy za to właśnie tu od lewego górnego rogu, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i teraz półeczka zostaje. Tutaj za chwilę przepnę sobie jednak McCormicka do tego siewnika. Nawet mi się zrymowało, żeby szybciej to skończyć. No bo tu kombajn troszeczkę odleciał. No a tu też widzę, że mu się zbagowały się te przyczepy znowu. Odpinają się wszystkie razem. Dopóki nie będę chciał właśnie któryś odpiąć, nie brać ze sobą,
Póki biorę wszystkie na nas, to jest okej, nie? Lecimy po siódem. To też za chwilę trzeba jechać z opryskiwaczem i z rozsiewaczem. No a tu przepniemy, będzie szybciej. Te siewy będą skończone. Ładny wyskok swoją drogą. Także przepinam. A Johnny do przyczep pójdzie. Tutaj jest na styk. Jeszcze nie ma omijaka. Ale no tak. Ten kombajn bierze. Ciekawie. Ten tu już skończył. Tego przepinamy. Tylko trzeba poczekać. No i ten tu już troszeczkę będzie wydajniejszy jednak. Około 100 koni zapasu. Także już będzie cały czas z maksymalną prędkością śmigał. Tego trzeba pilnować cały czas, tych trzeba przestawiać na kolejne pole. Także lecimy do przyczep. Standardowo kolejny miaczek. Ale na szczęście szybko zauważone to zostało. No, tak to już jest. Dobra, opryskiwacz na jedynce. I tam już rozsiewacz też widać, na mapie dojeżdża. Siódemka, trójka i piątka już ogarnięte, także 1, 2, 4 i 8, 9 jeszcze zostaje. Trochę nawet tego oprysku zużył. Dojeżdża też rozsiewacz, także też za chwilkę tu nim ogarniemy. Miałem już do niego podjeżdżać, bo ma ponad 80%, ale tu widzę, że omijaczki zaczął robić. Ja tego już obserwowałem i niby nic nie było, ale tak ukradkiem tutaj w niektórych momentach coś tu jednak omija nieładnie, bardzo nieładnie. Ale tego z daleka nie widać, nie? No aczkolwiek tekstury widoczne, więc omijaczki już większe, nie te z najmniejszych, że tylko na mapie je widać. Także tak, no ciężko ma ten Johnnik teraz z tyloma przyczepami. Ale może tu jakoś podjedziemy. Ponad 80% dokładnie. Tak jak mówiłem. No to pod taką górkę. Spore jest ta górka, jakby nie było. Nie dziwię się, że ma ciężko. Damy radę tam dojechać do niego do końca przejazdu. Teraz już tak nie będzie dużej górki. Zdążymy czy nie zdążymy? O, to jest pytanie. Nie bardzo. I co, znowu w połowie przejazdu. Od strony niezebranego będę podjeżdżał. No trudno. Przynajmniej już teraz nie opuszczę za późno. Nie zostawiam jaka na początku. To się chwali. Dobra, ten to też już skończył, także lecimy nim na kolejne pole. Kombajn też już jest pełny, także nie spieszę się akurat, bo zanim ten silnik go dogoni, to też się jeszcze zajdzie. Ciekawe jest ten silnik też będzie miał jaki, bo kultywator tu potrafił, jak go tu puszczałem. Mam nadzieję, że ten zbiór stoi w ogóle tu jakoś tym nowym headerem już. Następny właśnie przebiegnie jakoś dobrze, bo właśnie chciałem się co innego, czy słoneczniki, czy jakąś bawełnę, czy coś tam. No a tu właśnie się jest oje, więc mam nadzieję, że zbiór jej pójdzie w miarę, tego też zatrudniamy, w miarę bezboleśnie. O tym tu już jest pełny, przed połową nawet, no z jednym przejazd czy półtora przejazdu takiego długiego pola właśnie, jeszcze daje radę po tych 80%, jak to znaczy, że jest pełny właśnie, prawie, no ale dosyć szybko trzeba podjechać, bo ten jeden przejazd jeszcze przejedzie, ale więcej tu już za bardzo nie. No spore pole też jakby nie było, nie? Decyduję. Działam tu sobie z odchwaszczaniem i nawożeniem z pomocą pracownika. Także elegancko, tam też trzeba tego kombajnu doglądać. Tak to wyglądało tam na jedneczce, jakiś jest omijaczek. Nieładnie, nieładnie. Także no jeszcze trochę. Ok, zakończone nawożenie i opryskiwanie. Także lecimy teraz na tym polu. No to też myślę, że dwa przejazdy zrobimy i
I zostaną takie omijaczki na dole na górze ewentualnie. No, to właśnie chciałem powiedzieć, że w miarę wychodzi temu kombajnowi bez omijaków, ale właśnie przed chwilą jednego zrobił, także no lepiej go jednak nie chwalić. No, to też taki mały omijaczek, że nie widać go nawet, nie widać tekstury, no ale jest to taki omijaczek, więc jednak słabo to wychodzi. Tutaj dobrze, cofnąłem, dobrze. Także słabo, że on tak tutaj jeździ niefajnie. No ale tak jak mówię, ostatnio zbiory tym zestawem. Decyzja już została podjęta. Jest nieodwracalna. Także prace cały czas trwają. Ładnie to wygląda. Tutaj opryskiwacz, tutaj siewnik. No i spore to są pochyłości. Fajnie to wygląda, aczkolwiek no widać, jest to upierdliwe, że co kilka przejazdów ten kombajn trzeba jednak poprawiać i cały czas pilnować, nie? No bo no zostawia takich omijaków długich. To się jakby nie było. Ciekawie jestem, czy tutaj będzie w miarę spoko będą dojeżdżać, nie będzie omijaków, bo to jest już troszeczkę mniej miejsca do zawracania. No i znowu jest niecała połowa opryskiwacza, nie? Jednak już na tylu polach sporo. Podjedziemy sobie, dopełnimy i pojedziemy już na oliarnię z tym zestawikiem. Jednak już przy tylu polach, no to te 2 czy 3 opryskiwacze trzeba, żeby to wszystko tutaj odchwasić, opryskać. No, aczkolwiek nie jest to według mnie powód, nie przekonuje mnie to, żeby sobie wymienić opryskiwacz na większy. Na tamtej mapie go testowałem Amberstone i nie, zdecydowanie. Są niektóre duże pola, ale tak jak ja będę potem żerał z tymi poprzeczniakami, że tam pracownicy nie dojeżdżają, zostawiają ileś tam na końcu, no to nie, to ja tego nie chcę. Dobra, obie przyczepy pełne, także lecimy do oliarni, no i tu jeszcze zostaje cała 9. Końcóweczka 8, jeszcze 9, także trzeba to będzie jeszcze przyjechać. No a tutaj 3 przejazdy i zostaje półeczka około mniej więcej opryskiwaczem na 4. Także około 80 mile. 3,5, 85, 90 metrów, coś koło tego. No widzę, że omijaczki standardowo i z jednej i z drugiej strony. Dobra, tego też jeszcze nie ustawiłem, także zwolnimy. Na chwilę. No, omijaczek. Jeden tak, drugi tak. Super, super. No i tu już 2 przejazdy. Czyli też 1,5. Długi to będzie odcinek, ale jeszcze wam chciałem właśnie tu dokończyć te zbiory. Ale i tak dużo dzień żeby teraz, więc jest to, myślę, bardziej zjadliwe do obejrzenia, nie? Mam nadzieję. Tak na szybko go puściłem, ale widzę, że jest ok. Że tam jest mały miaczek na dole i pewnie taki sam wyjdzie na górze, albo na styk będzie. No tak siak musi jakiś tam być, no bo takie jest to pole. Ale na tym się nie udało, że tak mi się uda na szybko to zrobić, nie? Ustawić go dobrze. Nie jest to takie proste. Czasem się to męczę po kilka czy po kilkanaście razy go zwalniam i przestawiam, nie? Prawo, lewo. Ok, zawrócił. Włączył i jeszcze się przestawił. Troszeczkę skorygował. No i tu jest na górze. Na początku był taki omijaczek mały, a tu już jest zmiana na styk. No tak czy siak, taki omijaczek musi mały zostać. Czy z jednej strony, czy z obu. Teraz jest zmiana na górze, na styk nawet. Ten tu jeszcze śmiga. Ja tu jeszcze chciałem zwolnić go na chwilę, ponieważ na końcu jest nawet właśnie nie tylko jeden omijaczek, tylko nawet więcej. No, on robił taki większy. No i tu też troszeczkę. Także no słabo, no ale większymi tu też może być podobnie. Więc tutaj jakiegoś poprzecznika trzeba będzie być może ogarniać. Także poprawiamy. Długi to będzie odcinek. Ponad 30 minut. 50 minut. Masakra. Prawie 2 by z tego zrobił. Tutaj wysypujemy kolejny zestaw 32,5 tysiąca litrów rzepaku. Aczkolwiek zastanawiam się, czy czekać tutaj, czy jak to zrobić. No bo tu jest 4 palety na zewnątrz i 5 w środku, tak? Sporo tego rzepaku. 65 tysięcy litrów w środku. Zastanawiam się, czy te 9 palet brać. No bo nie jest jeszcze pełne, tam przyczepy potrzebuję. Przewinąć bardzo nie mogę czasu, no bo będzie padał deszcz po 15-16. Odebrać bardzo nie mam czym.
Także chyba wezmę te 9 palet i tyle, no bo sporo tego będzie, jak już tu jestem. To tak to trzeba zrobić. Ale na styk. Podjechałem nieźle. I chwilę trzeba poczekać. Dobra, 4 palety z olejem rzepakowym, 5 ze słonecznikowym. Ale też tego oleju rzepakowego mamy sporo w magazynie na farmie, nie? Naprawdę sporo tam tego jest. Dobra, 8 zebrana. Bez tu już kolejnych przygód. Także lecimy na ostatnią 9. Za drogę, także bliziutko. Tutaj też widzę, wracając z olejarni, jaka jest reklama Farminga 25. Ale też tym busem musiał tak zaparkować. No nie wiem, gdzie stanąć, no. Normalnie nie wiadomo, kiedy ta gra wyjdzie. Nie no, wszyscy już wiedzą. Wszyscy już chyba wiedzą, że 12 listopada. No ładny klasik, ładny. Elegancki. Ten już tu się zaczął migać i dał znać, że ma ponad 80%. Także podjeżdżamy to z tym olejem na ostatniej przyczepie. Wożę go po polach. Jeżdżę. Także ostatnie pole. No tu już chyba aż takich problemów być nie powinno z tym headerem, nie? Chociaż też się zdarzały jakieś omijaki na początkach, końcach, czy... No, na początkach, też od której strony, nie? Na początku, końcu przejazdu, czy... No to właśnie, o wilku mowa. O wilku mowa, czy pomiędzy przejazdami, nie? Tak to tu niestety wygląda, proszę Państwa. Długo nie trzeba było czekać. Masakra. Poprawione. A ta reklama Farminga była tam dokładnie. Za kombajnem, tam na prosto. Po drugiej stronie tej wody. Ładny to jest widok stąd. Spora górka. Ciekawy jestem, czy dostarczy w ogóle tego środka chwastobiczego w opryskiwaczu. Już go teraz nie jechałem na 8 i 9. Już go teraz nie jechałem napełnić. Ale zobaczymy, zobaczymy. Już się ustawiłem, także niech stoi, nie? No tu sobie działamy. Cały czas. Ten silnik też sporo w tyle został. A kombajn leci już to. Zostało mnie cała. Około połowy 9. Także tak to wygląda. Początkowo tam od prawej zacząłem, ale jednak od lewej wolę. Tak samo silnikiem czy czymś tam. Bo tam od po prawej stronie od drogi jest więcej miejsca obok, żeby tam połówką jakąś ostatnią, na przykład opryskiwaczem jechać. Tutaj też jest omijaczek na końcu. No ale to już taki mały. Także go zostawię. No, ogólnie tu już lepiej sobie kombajn radzi. Okej. Okay. Opryskiwacz już tu śmiga. Na styk, można powiedzieć. No, pamiętam, jakie omijaczki tu będą. Bo to pole jest takie właśnie szerokie, że chyba na 5 przejazdów jest za mało, nie? Tam już został ostatni przejazd na 9 kombajnem do zbioru. Na górze są tam jakieś omijaczki, ale to już... No zobaczymy, może najwyżej za chwilę poprawię. Na 8 to też już się wykończą. No i ostatni przejazd kombajnem jest prawie pełny, także podjeżdżamy. No i będziemy kończyć powoli, bo już 54 minuty, masakra. Strasznie długi ten odcinek wyszedł. Weźmy to teraz, weźmie elegancko. No i tu jeszcze będzie... tych kilkanaście tysięcy litrów, także... akurat podjedziemy, odbierzemy. No i będzie z pół zestawu, nie? Z pół zestawu, ze środka jak to wygląda. Rzadko jeżdżę, no nisko się siedzi dosyć. Sypie się, sypie się. Sypie się elegancko. Czy on tu nie robi miaka? Jakoś tak na styk strasznie. Ten rzepak zbiera, ale chyba jest okej, okay, chyba jest okej. Okay. No. Dobra, także generalnie, proszę Państwa, będę kończył powoli. A ten jak tu wychodzi? Cztery przejazdy, 3,5, jak to było?
bo to jest ponad 120 metrów, czy około 120. Tu jest chyba 3 przejazdy na styk mniej więcej, tak? Jest tam kilka metrów może zapasu, ale muszę tak się dosyć na styk to ustawić, bo to jest około 120 metrów, także na 5, 120-125, myślę, że coś koło tego. Pewnie będzie tam na końcu omijaczek opryskiwaczem taki wąski. Ten tu jeszcze siewnik ma ostatnie pole do ogarnięcia. No i tu na 9 tak to wygląda. Także ostatnie zbiory to były, proszę Państwa, tym headerem. Tu jeszcze jak ewentualnie poprawię, aczkolwiek będę kończył już ten odcinek. Także dzięki wielkie za obejrzenie. Jeśli Wam się podoba, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę i spika znaczkiem, żeby być na bieżąco. Miłego dnia, jeszcze raz zapraszam na kolejne odcinki. No i do następnego razu. Także trzymajcie się, no i papa. Jeszcze przedłużę te 20 sekund do 56 minut, ale strasznie długi odcinek. Strasznie długi odcinek wyszedł. Dwa bym z tego zrobił, nie? Masakra. Także ten header będę chciał sobie wymienić. Myślę, że wystarczająco dużo tutaj powodów, argumentów podałem. I że rozumiecie, dlaczego mnie to wkurza. Już brakuje cierpliwości. Także na razie, do następnego.